25 tysięcy kibiców w Poznaniu w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Lech mierzy się z ostatnim w tabeli łódzkim klubem sportowym. ŁKS z nowym trenerem Piotr Stokowiec zastąpił Kazimierza Muskala, ale to Kolejosz jest zdecydowanym faworytem i od pierwszych minut nie zawodzi, tylko rusza do ataku. Filip Markwiński do Mikaela Isaka, a Isak do bramki! Trzeci gol szwedzkiego napastnika, który już na dobre wrócił do składu i do zdobywania goli. 1-0 dla Lecha od 18 minuty, a w 43 Marcin Flis strzałem głową próbuje zaskoczyć Bartosza Mrozka, ale to uderzenie oczywiście jest zbyt lekkie i wprost w bramkarza Kolejorza. Mrozek radzi sobie bez problemów. Welte do Isaka, Isak 2-0! Kapitan Kolejorza ma już 2 trafienia w tym spotkaniu, 4 w całym sezonie. Do przerwy gospodarze nie pozostawiają złudzeń, kto jest lepszy, dwubramkowe prowadzenie. Po przerwie ŁKS próbuje zdobyć bramkę kontaktową, Adrian Lowe nad poprzeczką, ale w odpowiedzi świetne podanie od Filipa Marchwińskiego. Isak jednak z ostrego kąta nie trafił do bramki. A w 64 minucie niespodziewanie ŁKS strzela jednak gola. Z najbliższej odległości piłkę do siatki pakuje Stipe Juric i jest już tylko 2-1. Dogrywał Piotr Janczukowicz, próbował jeszcze Milicz ratować sytuację, ale nic z tego nie wyszło. Lech stracił gola, ale nie przestawał atakować. Christopher Welde uderza, ale trafia w Mokrzyckiego i piłka wędruje nad poprzeczką. To już 81 minuta, świetne dogranie Kwekwe Skirego do Christophera Welde, ten z pierwszej piłki na 3-1. To czwarty gol Welde w tym sezonie. I to gol, który ustala nam rezultat tego spotkania. Lech Poznań pewnie i zasłużenie pokonuje ŁKS 3-1. Dzięki temu Kolejorz awansuje na trzecie miejsce w tabeli. ŁKS pozostaje na ostatniej pozycji. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.